w tej chwili działacie już w takiej skali? Ilu pedofilów złapałeś przez 3 lata działalności? No niespełna 3 lata, bo będą w styczniu 3 lata. Mhm. Na ten moment mam liczbę 277 osób. Czyli można powiedzieć, że robicie to na pełen etat? Szczerze, patrząc na skalę i doświadczenie, wiedzę, którą dysponuję teraz po tych niespełna 3 latach, mogę powiedzieć z ręką na sercu uczciwie, że pewnie byłbym w stanie zatrzymywać jedną osobę dziennie. Nasz system prawny w kategorii przestępstwa pedofilii jest, rzekłbym, beznadziejny. Kara do 3 lat pozbawienia wolności jest karą żadną. Mówiło się o oficjalnej takiej stronie, gdzie te mordy tych zwierzaków będą zawsze udostępniane. Jest coś takiego? To powstało? Jest rejestr przestępców seksualnych. Co ciekawe, ten katalog w znacznej części jest utajniony. Utajniony jest w części osób duchownych i tak zwanych celebrytów. Osoby... Czyli też narzędzie do niczego.